Moi mili, mam chipsy, bo dzisiaj każdy z nas będzie chronić swojego chipsa i ostatnia osoba, która wytrwa i pozostanie w całości, wygrywa 300. Także każdy może sobie teraz wybrać w sumie swojego chipsa. Proszę bardzo. To jest strategia. No co? Totalny bliźniak, totalny bliźniak. Ty już chcesz tego? No tak. No już koniec. Ja chcę stronga. Nie, bo strongi są silniejsze. Sytuacja może wygląda być? Tak, że mamy 2 minuty, żeby owinąć, zabezpieczyć i schować naszego chipsa. I też mega ważną zasadą jest to, że cały czas musimy mieć chipsa przy sobie. Nie możemy go nigdzie schować. My sobie nawzajem oczywiście możemy psuć chipsy. Także jeżeli ja dzisiaj komuś zepsuję chipsa, to nie miejcie mi tego za złe. Okej, let's go! Słuchajcie, jak to mówią, dajcie mnie pod latarnią, dlatego podpisujemy ciperka. Żebym nie musiał nic szykować takiego. Ciperek jest podpisany. B. Zabezpieczony. Dodatkowo. No i co? No i co panowie? Chcecie zepsuć mi ciperka? Proszę. No, to jest bardzo zły pomysł. Teraz, mimo tego, że jest w pudełku, ten ciperek, całe to pudełko z rukolą nie będzie się w ogóle ruszało. Wygrywam to, słuchajcie. Wyciągam ciperkę, wsadzam go do kieszeni, a miskę noszę cały czas ze sobą. Boję się, że pęknie, jak będę go zamykał, stary. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego ja jestem dzisiaj w bakiecie. No właśnie dlatego, że będę przy sobie nosić torebkę, coś włożę tutaj do skarpet, żeby wyglądało, jakbym miała tu, jakbym miała, wiecie, w torebce, jakbym miała tutaj, a tak naprawdę będzie w bakiecie. I mam nadzieję tylko, że nikt mi tak nie zrobi. Wygrywam to. Mam taki plecaczek, hopla, pakuję sobie to tu. 5 sekund! Koniec! Wow! Ciperka? W sumie tak. Czy to jest bait? Ej, ale ja tego nie sprzątam! Ej, ale zero nie wiem, gdzie on jest tutaj. Muszę go znaleźć. Może być tu. A wiesz, że może tylko tu nie być? Ej, ale tak serio, muszę go znaleźć. O nie, nie wiem, gdzie on jest. To będzie żmudna praca. Gdzie masz tego? Nie, no nie możesz zadzieć go do miski. Nie wiem. Nie mów. Nie wiem. To jest totalny oszust. A, oznaczyłeś, że zadzieć do miski. Nie wiem. Patryk zrobił trochę oszukańską rzecz. Zamknął się w kiblu. Nie, 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 o nie, a nie, nie, ale jesteście żywinie! Teraz muszę sprawdzić. Ja na was o, widzę, co się stało? Nic się nie stało. O, i ten jeszcze ham wykorzystał szansę i zepsuł ci pero. Gdzie ty miałeś chipsa? No w misce. Najlepiej jest to, że zdążył go wyjąć i myślę sobie, uciekam. Walną ręką, jak się wywaliłem. Kto się czuje głupio? Ale content był, jest to? Czy ciperek Wiki jest? A to nie rozwala, jak nie jest. Ona... Ej, ona nie ma tutaj. Ona miała w czymś innym tego ciperka. Wika, ucieka! Ona nie ma do tego ciperka! Nie ma go! Uciekała nas! Uciekała nas! Dała go pod bakietem! Jest pomiędzy... Nie! Wykuj mi! Czyli bym pod bakietę. Pękł mi, tak się odpadł. Musisz się ogłuszyć, ogłuszyć go. Mam ręka jak młotek. Musisz ogłuszyć go? No to co? Uppercut. Trzeba go zabrać mu to, odpakować wtedy, że zniszczyć. To jest jedyna opcja chyba. Zostaw go! Odetnij go. O nie! Zostaw go! Ostatni kawałek pizzy. Patryk, ty nie walczyłeś na fejmie przypadkiem, czy coś? No nie dawaj mu się tak! Oj, oj, oj! I mamy miniaturkę, proszę państwa. Ała! Tu
dupę nie kopnął. Ja myślę, że Patryk może mieć rozwalonego przez to, że na początku upadł mu na podłogę. Dobra, proszę państwa, zarządzamy 5 minut przerwy na sprawdzenie, czy ciperek jest cały. A co jak pękły obydwa? To dobrze, to wtedy nie wiemy kiedy pękły. I wtedy remis się dzielicie. Chyba to się nie stało. Czy chips przeżył? Całusieńki. Ale tak jak mówiłem, moją taktyką jest właśnie to, że w tym pudełku, to jest kolejne pudełko, które w ogóle się nie rusza. Uwaga, chwila prawdy. O nie! Żartowałem, jest cały! I co? Jak tam? Cały. Cały? No. A twój? Mój też. Chciałam zwrócić uwagę, że Patryk masz tutaj dwie no bo mnie bije twój chłopak. Bartek, nieładnie. No. Ej, serio, masz na oku! No, bo mnie bije, patrzcie jaki... Patryk, oddaj mu. Dobra. Agresja w domu Genzi! Lecimy, to słownie lecimy. Zaczął wojnę. To w środku jest walizka. Jak w tej walizce jest walizka, no. A w walizce w tej walizce jest walizka. Chowaj, chowaj, chowaj. Siema. Nie było zastaw. Bym mógł to zrobić, ale bym uszkodził wszystko naokoło. To jest odporne na stary bombę nuklearną. Jedyna opcja to muszę ukraść tą walizkę i gdzieś uciec. Tylko gdzie ja ucieknę? Do kibla nie mogę, bo łatwo otworzyć. Do samochodu. Tylko do samochodu nie walę w walizę. A wiesz, że w środku jest kolejna walizka? A wiesz, że w środku kolejnej walizki jest kolejna walizka? Żartujesz. I wiesz, że dopiero w środku kolejnej walizki po kolejnej walizce jest kolejna walizka, gdzie jest chips. Ja nie potrzebuję armora dodatkowego. Tak. To co mam tutaj jest... Pamiętaj, że musisz mieć chipsa zawsze przy sobie. Zapakuję swojego chipsa w auto i jadę kurde do zagranicy. Dobra, chodźcie. Nie. Ty nie porwij. Odkupuj. Dobrze! Dawaj, Ania! Dawaj! Trzymam go! Padaj! Wpadliśmy na super pomysł, żeby teraz zrobić test wysokościowy, ale jeżeli wtedy żaden chips się nie zniszczy, to zrobimy jeszcze chowanego i chłopaki po prostu w swoich pokojach poukrywają gdzieś chipsa samego bez opakowania i po prostu będą mieli czas, żeby go zniszczyć. Tak! Drop test? Drop test! Wystarczająco poprosiliśmy o dmuchawę, czy jeszcze nie? Jeszcze nie! Czas pan, dmuchara dla Patryka, lecimy tu! Tak jest. Ale jak już będzie ta dmuchara, to już musi być bezprzewodowa, taka dorąbana. Dobrze. No, lecimy! Ale ja się nie zgodziłam, powiedziałam, że jeśli kupię, to tak, ale na razie jeszcze nie jestem przekonana do tego. Dobra, widzowie, 10 tysięcy komentarzy pod tym filmem, hashtag dmuchara dla Patryka i Natalka się zobowiązuje kupić dorąbaną dmucharę. Ale wszystkie 10 tysięcy komentarzy mają być o dmucharze dla Patryka i wtedy się zgadza. Wszyscy spamują po 1000 razy, wystarczy 10 osób po 1000 razy, lecimy tu. Hashtag dmuchara dla Patryka. To co, wychodzimy. Będę, żeby ta sałatka chipsowa. Powodzenia, ziomuś. A wiesz, jaka jest wada w moim? A? Że wziąłem za małą przykrywkę. A dlatego jest ta taśma. Tak. Tylko dlatego. No, a trochę do bardziej... stronę leci. Brawo, trzeba się. Tam trzeba rzucić. Dobra, papierkami, kto pierwszy rzuca. No. 3, 4. 3, 4. Dobra, oficjalne przekazanie. Lecimy! Pierwszy rzut pudełkiem Patryka, ciperkiem Patryka. Pierwszy i ostatni. Na płasko! Nie, yeah. Na płasko, gorzej jak teraz sobie rozpinam działanie sił. No bo twój kit, płasko rozłożony, ma słabą siłę właśnie w tej płaszczyźnie, a nie w tej. Zasnąłeś w połowie! 3! Mordu! Sprawdzamy! Sprawdzam! Ej, stres stary, nie? Gotowy? 3, 4. O, kolędę! Przetrwały. A Patryka nie... 3, 4, 3, 4,
3, 4. Aaaa! Ty tak stało! Start. Easy. O nie, spadnie mi ten chip. 3, 2, 1. Dobra, ale poczekaj, czyli teraz ty schowasz tego chipelka? Tak, wtedy w tym samym czasie. Dobra. Trochę bardziej kontentowo polecę. Tak? No. Postaraj się iść tak jakby w jeden punkt tam, gdzie planowałeś. Tak, tak. 3, 4, 3. Fajne? Jakbyśmy schopali w tym samym miejscu, to byłby hit. Boję się, że będziemy biegać, kurde, pół godziny i nie zdać się tego. Ale nie otwierałeś szafek ani nic? Nie, nie otwierałem żadnych szafek. Robimy tak jakby w strefie tej, gdzie tak, graliśmy w ciuciu babkę. Ile macie czasu? Minut nie zostawiamy? Tak, to pierwszy. No. 3, 4. O, to wiem, że już on tam nie włożył. Może damy im może podpowiedź. Nie, bardziej podpowiedź. Wcisnę, jak schował gdzieś w kwiatku, to zgniotę po prostu. Bartek, ja muszę sprawdzić, czy mój jest w całości, musisz wyjść. Myślisz? No. Nie wiadomo, czy jest w całości, czy nie. Jest w całości. Na pewno? Tak. Jest git! Żyje chips! Bań się, że pęknie od samego siebie. Słyszałem? Chipsa. Tu nie ma. Od tamtej strony. Kamienie w pierdziela? Pewnie kamienie, pod kamieniami schował. Ej, fe. Patryk nawet blisko nie jest. Ja chyba też. Kurde no. Może szuka teraz specjalnie, bo tu schował. Znalazłem śrubkę! Czy możemy poprosić do chipsa? Jeżeli ktoś znajdzie, daję 100 zł za chipsa wąskiego. Dobra, słuchajcie. To znowu... Tak. Chips jest tam. Co ty gadasz? To teraz coś musicie znaleźć, to już nie wierzę, że nie. Poszło się. Schowałeś. Przecież tu przeszukałem wszystko. Nie gadaj, że ty schowałeś tu. No nie, no Patryk. Nie będzie mi szkoda. Nie no, hit. Nie. To twój? Nie! Czekaj, mój może być rozwalony. Delikatnie. Stop.
Hej, ale was suchy. Chyba 4 razy nawalałem. Dlatego sprawdziłem. Ja nie myślałem, że tam jest dziura. Ja też nie, ja pod nosem patrzył. Ło, tam jest tyle dziury, wsadzam. Niech to powolutku stawiałem, żeby przypadkiem nie pękł. Nie mogłem nadal uwierzyć w to, że wpadliście z całego salonu, z całej kuchni na dokładnie te same miejsca. Widać było po was, że nie chcecie podchodzić tutaj zbytnio, tak, żeby nie sugerować drugiej osoby, że to może być to miejsce. Ja to ani raz nie byłem, stary. I wąsk przyszedł i tak podniósł tą donicę i mówi, nie, nie, to by zgniotło, to by tak, zgniotło. Tak, tak, tylko nie, bo to nie ma miejsca, to by zgniotło. Tak, ale jak jest, dziękuję. Słuchajcie, jak to się mówi, duże umysły myślą podobnie, coś takiego. Dziękujemy za oglądanie. Hashtag Buchara dla Patryka! Jesteśmy tu! Gratulacje, Patryk, wygrana była. Była. Ale hit to wygrana. Dobra. Taką bekę z nas na dobra, nie ma co przedłużać. Siema!